Ta-ta-ra! Biało-czerwoni mają nowego selekcjonera. Wszystko jasne. Długie tygodnie oczekiwań zakończone. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza poinformował w swoich mediach społecznościowych, że nowym trenerem piłkarskiej kadry będzie Fernando Santos, a poinformował o tym, wrzucając zdjęcie z portugalskim selekcjonerem. Selekcjonerem, który w przeszłości pracował z reprezentacją Grecji, prowadził ją na Euro 2012. Wtedy Grecy w meczu fazy grupowej z reprezentacją Polski zremisowali 1-1 i wyszli z grupy, a to było jeszcze Euro przecież nie tak liczne jak teraz, więc wtedy to był jeszcze większy sukces. Santos później pracował też z reprezentacją Portugalii, z którą zdobył Mistrzostwo Europy, a na Stadionie Narodowym dziś o 13:00 oficjalna konferencja prasowa, w czasie której Fernando Santos odezwie się po raz pierwszy do Polaków.